Witamy, drodzy widzowie. W dzisiejszym filmie porozmawiamy o trudnych sytuacjach, które spotykamy w związkach i o tym, jak możemy sobie z nimi poradzić. Filozofia stoicyzmu oferuje nam sposoby na utrzymanie wewnętrznego spokoju i radzenie sobie w zdrowy sposób z dynamiką trudnych relacji. Omówimy problemy często spotykane w związkach, takie jak ciągła krytyka, zachowania manipulacyjne i ciągłe wypominanie błędów z przeszłości, a także to, jak możemy podejść do tych problemów ze stoickiej perspektywy. W obliczu takich wyzwań stoickie zasady uczą nas, jak stać się bardziej odpornymi, wolnymi i opanowanymi jednostkami. W tym filmie szczegółowo opiszemy niektóre znaki ostrzegawcze, które możesz napotkać w swoim związku oraz techniki stoickie, które pomogą Ci przezwyciężyć te znaki. Jeśli interesują Cię tego typu treści i chcesz dowiedzieć się więcej, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału. Subskrybując, możesz ułatwić sobie dostęp do treści, które uczynią Twoje życie bardziej świadomym i znaczącym. Wybierzmy się teraz razem w podróż po tym, jak można zastosować filozofię stoicką w związkach. Część 1. Ciągła krytyka i obelgi. Ciągła krytyka i poniżanie w związkach mogą podważyć poczucie własnej wartości i pewność siebie, zwłaszcza na dłuższą metę. Ten rodzaj komunikacji to zachowanie mające na celu zmniejszenie wartości partnera poprzez jego poniżanie. Filozofia stoicka zaleca zachowanie wewnętrznej siły i równowagi w tej sytuacji. Jeśli jesteś ciągle krytykowany i poniżany, pierwszym krokiem jest uświadomienie sobie, że te słowa nie odzwierciedlają twojej prawdziwej wartości. Stoicyzm uczy nas panowania nad swoimi reakcjami emocjonalnymi. Kontrolowanie swojej reakcji, gdy jesteś krytykowany, jest kluczem do utrzymania zdrowia emocjonalnego. W tym przypadku zaleca podejście stoickie: oceniaj krytykę poprzez filtr logiczny, a nie emocjonalny. Zastanów się, czy krytyka jest uzasadniona i jeśli jest w niej ziarno prawdy, wykorzystaj ją jako okazję do osobistego rozwoju. Jeśli krytyka jest nieuzasadniona, naucz się nie brać jej do siebie. Kiedy to robisz, pomocne może być rozwinięcie wewnętrznego monologu: ta krytyka nie odzwierciedla mojego prawdziwego ja i znam swoją wartość. Definiuje mnie mój własny wewnętrzny spokój i czyny, a nie słowa innych. Ten rodzaj wewnętrznego dialogu zwiększa twoją odporność psychiczną i pomaga chronić cię przed negatywnymi wpływami zewnętrznymi. Wreszcie, w związkach, które wiążą się z ciągłą krytyką i upokorzeniem, ważne jest podjęcie aktywnych kroków w celu przezwyciężenia takich sytuacji. Jeśli takie zachowanie w związku trwa nadal i nie wykazuje oznak poprawy, zasady stoickie podkreślają, że należy zachować poczucie własnej wartości i szukać zdrowszego środowiska. Utrzymywanie szacunku do samego siebie jest jedną z najbardziej podstawowych nauk stoicyzmu, a to czasami wymaga podejmowania trudnych decyzji. Część 2. Zachowania uzależniające i manipulacja. Manipulacja i uzależniające zachowania w związkach mogą powodować poważne szkody dla wolności osobistych poprzez odejście od zdrowej dynamiki. Ten typ zachowania obejmuje próby kontrolowania przez jednego partnera emocjonalnego lub psychicznego drugiego, często manipulując nim zgodnie z jego własnymi potrzebami i pragnieniami. Stoicyzm proponuje zasady zachowania samokontroli i niezależności jednostki w obliczu takich sytuacji. Rozpoznanie zachowań manipulacyjnych jest pierwszym krokiem do poradzenia sobie z nimi. Zachowania te zwykle objawiają się w postaci zawoalowanych gróźb, wywołujących u ludzi poczucie winy, nadmiernych pochwał lub więzi z nagrodami materialnymi, moralnymi. Jako stoik ważne jest, aby zwracać uwagę na takie próby manipulacji i kontrolować swoje reakcje emocjonalne. Możesz zacząć od zadania sobie pytania, czy to zachowanie lub prośba naprawdę służą mojemu dobru, czy też obróceniu sytuacji na korzyść drugiej strony. Kiedy już zrozumiesz skłonności manipulacyjne drugiej osoby, konieczne jest określenie, w jaki sposób możesz skutecznie się z nią komunikować. Zasady stoickie zalecają zachowanie spokoju i obiektywizmu w obliczu sytuacji naładowanych emocjonalnie. Dzięki temu możesz wyraźniej zobaczyć prawdziwe intencje i wyznaczyć zdrowe granice. Inną sytuacją często spotykaną w związkach manipulacyjnych jest tworzenie uzależnienia. Jeśli stale próbujesz uzależnić się od kogoś innego w swoim związku, przydatne byłoby przyjęcie stoickiej postawy, aby wydostać się z tej sytuacji. Zaufanie własnej wewnętrznej sile i decyzjom jest kluczem do uwolnienia się od takich uzależnień. Wreszcie filozofia stoicka uczy nas, jak ważne jest przede wszystkim bycie samowystarczalnym. Bez wzajemnego szacunku i wsparcia w związku konieczne jest rozwinięcie wewnętrznej siły i samokontroli potrzebnych do przezwyciężenia takiej manipulacyjnej i uzależniającej dynamiki.
Świadomość własnej wartości i ochrona tej wartości jest koniecznością dla zdrowego i wolnego związku. Część 3. Ciągłe przywoływanie przeszłości. W związkach ciągłe wspominanie o błędach z przeszłości może być źródłem ciągłego niepokoju i braku zaufania między parami. Wynika to z jednej strony z naszej trudności w zaakceptowaniu faktu, że nie możemy zmienić przeszłości, a z drugiej strony z naszej niezdolności do rozwinięcia umiejętności wyciągania wniosków z przeszłych wydarzeń i patrzenia w przyszłość. Filozofia stoicka radzi, aby zamiast rozpamiętywać przeszłość, skupić się na kształtowaniu teraźniejszości i przyszłości. Ciągłe przywoływanie problemów z przeszłości zmniejsza szanse na odnowienie i rozwój związku. Tego typu zachowanie może sprawić, że twój partner poczuje się nieodpowiedni i bezbronny. W stoicyzmie istotne jest, aby ludzie uczyli się i doskonalili na swoich błędach, nie oznacza to jednak, że stale konfrontują się ze swoimi błędami z przeszłości. Stoicki sposób poradzenia sobie z tą sytuacją polega najpierw na okażeniu zrozumienia dla błędów popełnionych w przeszłości przez ciebie i twojego partnera. Każdy człowiek może popełniać błędy, ważne jest, czy wyciągnięto wnioski z tych błędów. Pozbycie się przeszłych osądów i błędów, które zatruwają wasz związek, to proces, nad którym muszą popracować obie strony. Spróbuj zrozumieć podstawowe powody, dla których twój partner stale przywołuje swoje błędy z przeszłości. Być może czują niepewność lub lęki i dlatego trzymają się przeszłości. W takich sytuacjach otwarta i szczera komunikacja jest kluczem do przezwyciężenia problemów. Zaplanuj ze swoim partnerem, jak zbudować lepszą przyszłość, a nie przeszłość. Wreszcie stoickie nauczanie przypomina nam o znaczeniu życia w teraźniejszości i chwytania chwili. Odłóż na bok błędy z przeszłości i skup się na budowaniu zdrowej relacji pełnej wzajemnego zrozumienia i wsparcia teraz i w przyszłości. Przyczyni się to do osobistego rozwoju obu stron i ogólnego stanu relacji. Sekcja 4. Ograniczanie wolności. Ograniczanie wolności w związkach może blokować sposoby wyrażania siebie i rozwoju osobistego. To znak, że jeden z partnerów stara się zapanować nad drugim i chce ograniczyć niezależne myślenie i działanie. Filozofia stoicka podkreśla, że wolność każdego człowieka jest święta, a ochrona wolności osobistych powinna być podstawą każdego zdrowego związku. Jeśli twoje wolności są ograniczane, ważne jest, aby to rozpoznać i walczyć. Pierwszym krokiem jest jasne zidentyfikowanie tych ograniczeń w twoim związku i zrozumienie, jak na ciebie wpływają. Oceniając, czy twoje wolności są ograniczone, możesz zadać sobie następujące pytania: czy mój partner próbuje kontrolować to, kogo widzę, co robię lub co myślę? Czy mogę swobodnie podejmować własne decyzje? Jeśli doświadczasz takich ograniczeń, filozofia stoicka uczy nas, jak radzić sobie z takimi sytuacjami. Kluczem do odzyskania wolności jest zaufanie własnej wewnętrznej sile. Prowadź otwarty i szczery dialog ze swoim partnerem i wyjaśnij, że takie ograniczenia są niedopuszczalne w waszym związku. Zidentyfikuj swoje potrzeby i ograniczenia i jasno przekaż je partnerowi. Stoicyzm uczy, że jednostki powinny dążyć do własnego wewnętrznego spokoju i wolności. Jeśli twoje wolności w związku są stale ograniczane, ważne jest, aby zdać sobie sprawę, że taka sytuacja nie jest trwała i może wymagać zmiany lub separacji. Ochrona własnej wolności i szczęścia jest podstawową zasadą stoicyzmu. Rozdział 5. Komentarze pełne podejrzeń i zazdrości. Podejrzliwość i zazdrość są powszechnymi emocjami w związkach i jeśli nie są kontrolowane, mogą prowadzić do problemów z zaufaniem i dystansu emocjonalnego. Takie uczucia często wynikają z niepewności i zagrażają zdrowiu związku. Filozofia stoicka podkreśla wagę radzenia sobie z takimi emocjami i sugeruje, że jednostka powinna rozwijać umiejętność radzenia sobie z tymi emocjami. Pierwszym krokiem jest zrozumienie źródła uczuć podejrzeń i zazdrości oraz zakwestionowanie realności tych uczuć. Żądaj sobie następujące pytania: skąd biorą się te uczucia? Czy mają one podstawę w rzeczywistości, czy też wynikają z mojej własnej niepewności? Tego typu pytania pomagają obiektywnie ocenić swoje emocje i rozróżnić nierealistyczne obawy. Jeśli twój partner ciągle rzuca podejrzliwe i zazdrosne uwagi, podejdź do tej sytuacji ze stoickim podejściem. Wyraźnie powiedz swojemu partnerowi, jak się czujesz emocjonalnie i porozmawiaj o tym, jak utrzymać atmosferę zaufania w swoim związku. Komunikacja jest kluczem do przezwyciężenia takich wyzwań emocjonalnych. Stoicyzm uczy nas panowania nad emocjami i utrzymywania wewnętrznego spokoju niezależnie od okoliczności zewnętrznych.
W tym kontekście przyjęcie zdecydowanego stanowiska wewnętrznego wobec komentarzy pełnych podejrzeń i zazdrości może zapobiec temu, że te uczucia zaszkodzą twojemu związkowi. Zaufaj własnej wewnętrznej sile i staraj się stworzyć zdrowe środowisko zaufania i zrozumienia w swoim związku. Proces ten zwiększy dojrzałość emocjonalną obu stron i ogólny stan związku. Rozdział 6. Niezadowolenie i trwałe nieszczęście. Ciągłe uczucie niezadowolenia i nieszczęścia w związku może być oznaką problemów w podstawowej dynamice związku. Takie emocje negatywnie wpływają na ogólne samopoczucie jednostki i pary oraz zagrażają długoterminowej trwałości związku. Filozofia stoicka podkreśla znaczenie utrzymywania osobistego szczęścia i radzenia sobie z negatywnymi emocjami, oferując jednocześnie sposoby na osiągnięcie wewnętrznego spokoju niezależnie od czynników zewnętrznych. Po pierwsze, ważne jest, aby zidentyfikować przyczyny utrzymującego się niezadowolenia i nieszczęścia. Co leży u podstaw tych uczuć? Jakie elementy w związku cię nie satysfakcjonują? Odpowiedź na te pytania powinna być twoim pierwszym krokiem w kierunku rozwiązania problemów. Jako jednostka, otwarte wyrażanie tych uczuć i zrozumienie, co jest potrzebne do zaspokojenia twoich potrzeb emocjonalnych, jest kamieniem węgielnym procesu rozwiązania. Jeśli doświadczasz takich emocji, nauki stoickie mogą pomóc ci odkryć swoją wewnętrzną siłę i zarządzać tymi emocjami. Po pierwsze, skup się na swoim wewnętrznym dobrostanie. Daj sobie wystarczająco dużo czasu i skup się na swoich osobistych zainteresowaniach i celach. Ten proces może pomóc złagodzić uczucie nieszczęścia w związku. Zobowiąż się do omówienia tych uczuć ze swoim partnerem i wspólnej pracy, aby uczynić wasz związek bardziej satysfakcjonującym. Otwarta i szczera komunikacja pomaga doprecyzować potrzeby i oczekiwania obu stron. Zwiększy to zdrowie związku i szczęście obu stron. Wreszcie stoicyzm uczy nas ograniczania wpływu okoliczności zewnętrznych na nasze osobiste szczęście. Pokonując takie emocjonalne wyzwania w swoim związku, zawsze staraj się zachować wewnętrzny spokój. Wzięcie odpowiedzialności za własne szczęście wzmacnia nie tylko wasz związek, ale także indywidualne zdrowie emocjonalne. Rozdział 7. Kłamstwa i sprzeczności. Kłamstwo i sprzeczne zachowania w związkach podważają fundamenty zaufania i mogą powodować głębokie rany między obiema stronami. Takie zachowanie ignoruje znaczenie wzajemnego szacunku i otwartości oraz poważnie zagraża zdrowiu związku. Filozofia stoicka kładzie nacisk na uczciwość i przejrzystość, ponieważ te wartości są podstawą każdego trwałego związku. Kiedy w swoim związku napotkasz kłamstwa i sprzeczności, ważne jest, aby zdemaskować tę sytuację i zająć się nią. Spróbuj zrozumieć źródło i powód kłamstwa. Dlaczego twój partner może odczuwać potrzebę ukrywania prawdy? Może to wynikać ze strachu, niepewności lub nieporozumień. Zrozumienie takich przyczyn może być pierwszym krokiem do rozwiązania problemów. Wzajemne zrozumienie i otwarta komunikacja to najskuteczniejsze sposoby radzenia sobie z kłamstwami. Prowadź szczery dialog ze swoim partnerem i porozmawiaj o tym, jak odbudować przejrzystość i zaufanie w swoim związku. Dla trwałości zdrowego związku niezwykle istotne jest, aby obie strony mogły swobodnie wyrażać swoje uczucia i myśli. Stoicyzm celebruje integralność osobistą i wzajemny szacunek. Wykorzystaj te zasady jako przewodnik, gdy będziesz eliminować kłamstwa i sprzeczności, które napotykasz w swoim związku. Uczciwość i otwartość wzmacniają fundamenty relacji i zwiększają długoterminowe szczęście i pokój obu stron. Drodzy widzowie, dzisiaj omówiliśmy kilka trudnych sytuacji, jakie możemy spotkać w związkach oraz jak sobie z nimi radzić w świetle filozofii stoickiej. Relacje mogą być czasami skomplikowane i wymagające, ale stoicyzm może pomóc zachować spokój ducha i budować zdrowe relacje. Rozwiązywanie problemów napotykanych w związku w ramach szczerości, otwartości i wzajemnego szacunku może zwiększyć szczęście obu stron i jakość związku. Będzie nam miło, jeśli podzielisz się z nami swoimi przemyśleniami na tematy poruszane w tym filmie. Która część miała dla ciebie największe znaczenie? Którą z nauk stoickich planujesz zastosować, aby poradzić sobie z problemami w związkach, które napotykasz? Podziel się tym z nami w komentarzach, abyśmy mieli szansę na dalszy rozwój tego typu treści. Jeśli ten film był dla ciebie przydatny, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i polubić nasz film. Subskrybując, możesz otrzymywać informacje o naszych nowych filmach i aktualizacjach. Możesz także pomóc im nawiązać zdrowe i pokojowe relacje, udostępniając ten film znajomym. Życzymy sukcesów na stoickiej drodze.
Do zobaczenia w kolejnym filmie. Życzymy zdrowia i spokojnych dni.